Post, dzień 21. Tak, dokładnie 21, czyli z tego wynika 21 podzielić 3, 3, 7, 2 w pamięć. 3 tygodnie. Dobra. Wyższa matematyka. No powiem wam, że ciekawy dzień, no bo dzisiaj święta. Święta Wielkiej Nocy. No i co? No i jest pełno jedzenia. I powiem wam, że dzisiaj było bardzo śmiesznie, bo to było bardzo duże dla mnie doświadczenie, bo dzisiaj na moją głowę działał tak zapach, wzrok, ale doszedł jeszcze jeden element, który był też aktywujący, to były myśli. Myśli na temat świąt. No bo wiadomo, mówiłem, że już zapach jedzenia na mnie przestał działać, jakoś tak wzrokowo też na mnie to przestało działać, ale dzisiaj doszło jeszcze moje myśli. No bo przecież są święta, a w święta co się robi? Święta się siedzi i się je przy stole. No już nie mówię na jakieś takie obżarstwie, ale najzwyczajniej w świecie się siedzi i się je. I dzisiaj, ciekawe czy zgodniecie, jaki produkt na mnie najbardziej zadziałał i gdzieś tam najbardziej mnie kręcił, żebym chciał go zjeść. Jak myślicie? Biała kiełbasa. Tak, biała kiełbasa. Opowiem wam, kiedyś miałem takie zdarzenie, że prawie rok nie jadłem mięsa. No i, że tak powiem, w Wielkanoc je się dużo mięsa. Więc moja żona kupiła mi wegańską białą kiełbasę na Wielkanoc. To było niedobre. To była najgorsza kiełbasa w moim życiu. I okej, okay, także dzisiaj najbardziej działał gdzieś tam zapach białej kiełbasy. Dobra, po dniu wczorajszym, tak jak powiedziałem, no wczoraj jak nagrywałem, miałem bardzo duży spadek energetyczny, no bo przesadziłem te 10 km w tempie, tam 10 km w niecałą godzinę to była masakra. Wyspałem się wczoraj, dzisiaj bardzo fajny, ciekawy dzień, byliśmy dużo na działce, na świeżym powietrzu, troszeczkę popływałem, ale naprawdę troszeczkę, tylko troszeczkę się przepłynąłem, trochę krawlem i z powrotem. Później sobie jakąś drzemeczkę, trochę się z synem pobawiłem. No, super. Jest godzina 18, za chwilę coś tam podziałam z synkiem, potem sobie coś tam popiszę. I okej, okay. Dzisiaj jest 21 dzień, tak jak pamiętacie, na początku zakładałem te 20 dni. Dzisiaj mam pytanie rodziny, no kiedy zaczniesz jeść, kiedy zaczniesz jeść. Tak jak mówiłem, zacznę jeść wtedy, kiedy mam zacząć jeść. Powiem tak, w czwartek jedziemy w góry i chcę trochę po tych górach pochodzić i myślę, że chyba to będzie moment, w którym ja jednak już zacznę pić te soki, żeby mieć energię na chodzenie po górach. Ale w sumie nie wiem, zobaczymy jak będzie. A jak tam u was? Obeżaliście się na te święta? Bolą was brzuszki czy nie? Ja powiem wam szczerze, że nigdy nie miałem umiaru. Jak już były takie święta, to pindalałem na maksa. Dzisiaj czuję się lekko, ale to nie chodzi o to, że teraz będę komuś polecał post, bo to nie polecam postu, tak jak już mówiłem, jeśli ktoś nie ma przygotowanej głowy, to kompletnie go nie polecam, bo to będzie dla was głodówka, a nie post. I będziecie się karać, będziecie się czuć głodni, będziecie się czuć, że o siebie nie dbać. Bo kiedyś tak zrobiłem i tak właśnie się czułem. No i już, także 21 dzień niejedzenia. Energii dzisiaj dużo, piękne słońce, fajne przebywanie z rodzinką. No to co? Życzę wam dobrego drugiego dnia świąt. No i dzisiaj jeszcze tego też. Kocham was, ludziska. Buziaki.